tym ważnym momencie naszego życia, jakim jest zakończenie szkoły średniej, zbliżające się egzaminy maturalne, a także wybór dalszej drogi życia, chcę Wam zadedykować słowa. Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia Twojego serca. Powierz Panu swą drogę, zaufaj Mu, a On sam będzie działał. To słowa Psalmu 37. Wzywają, proponują, zachęcają do zaufania Panu Bogu, bo życie nasze od Boga pochodzi i Bóg ma dla naszego życia wspaniały plan miłości. I w naszym życiu chodzi o to, byśmy ten Jego plan realizowali. I jeżeli według Jego planu będziemy myśleć, działać, czynić, postępować, życie nasze będzie piękne i szczęśliwe. I spełnimy się jako ludzie na tej ziemi. Zaufaj Panu, powierz Mu swą drogę. Słyszeliśmy w Ewangelii, że Jezus dokonuje cudu rozmnożenia chleba. Karmi tysiące głodnych ludzi. On ma taką moc. I gdy znajdujemy się w tym okresie takiej niepewności, co do egzaminów, trzeba Panu Bogu wszystkie te sprawy oddać. A On przyjdzie z pomocą i będziemy zdumieni owocami swojej pracy. Drodzy młodzi, dedykuję Wam dzisiaj te słowa, które są dla mnie osobiście bardzo ważne. Dokładnie 40 lat temu znajdowałem się w Waszej sytuacji. I te słowa były mi bardzo pomocne, by iść na egzaminy z jakimś takim spokojem i nadzieją, że się uda. No i dzisiaj jestem tu z Wami. A te słowa były takim światłem na mojej drodze. Wyznaczyły moje myślenie i działanie. I muszę powiedzieć Wam dzisiaj, nie zawiodłem się. Mogę tylko Bogu dziękować, że mnie prowadził, prowadzi i ufam, poprowadzi dalej. Zatem zapiszcie na tablicy swego serca te słowa, takim atramentem, który się nie zmazuje, atramentem waszej wiary. W Bogu się radujcie, On spełni pragnienia waszego serca. Powierzcie Mu